Na funkcję zastępcy wójta gminy Lubartów powołany zostaje Jacek Pióro. Jacek Pióro został powołany na zastępcę wójta gminy Lubartów. Zastąpił on na tym stanowisku Tadeusza Zwolińskiego, który był w wyborach kontrkandydatem obecnego wójta Krzysztofa Kopyścia. Pióro był dotychczas pracownikiem urzędu gminy. Tadeusz Zwoliński był zastępcą wójta w czasie, kiedy gminą Lubartów rządził Janusz Bodziacki. Zwoliński wystartował w ostatnich wyborach samorządowych. W drugiej turze był kontrkandydatem Krzysztofa Kopyścia. Nowa rola, którą objąłem 1 stycznia, trochę mnie zaskoczyła, ponieważ nie spodziewałem się, że objęłem takie stanowisko. Także w styczniu odbywa się pierwsze posiedzenie Związku Międzygminnego. Janusz Bodziacki wybrany został 30 grudnia na przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Związek chce wybudować sortownię przy ulicy Gazowej. Przeciwnicy budowy sortowni nie odpuszczają. Walczą z pomysłem lokalizacji zarówno z władzami miasta, jak i za pośrednictwem władzy sądowniczej. W sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej odbywa się spotkanie zorganizowane przez przeciwników budowy sortowni w Lubartowie. Ja mam jedno pytanie do pana burmistrza i taki krótki wykład matematyczny. Pytanie do pana burmistrza jest następujące. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie grupy ludzi. Jedna grupa chce budować przy ulicy Lipowej to, co chcemy budować, a druga nie chce. I ja się pytam, na czym polega kompromis między tymi ludźmi. To znaczy co, czy budujemy, czy nie budujemy, czy budujemy gdzie indziej, bo to dosyć ważne. Wykład matematyczny polega na tym, że ja się zastanawiam, dlaczego my w ogóle na ten temat dyskutujemy, dlatego że niedawno w Lubartowie były wybory. I jak pamiętam, ludzie tutaj głosujący na tych panów tutaj siedzących, ja pamiętam pana Ścisła, który jakby tak głośno krzyczał przeciwko lokalizacji na Lipowej, że aż głowa mu świeciła. Pamiętam pana Szumca, który jakby był popierany przez panią Elę Wąsową i pewną partię polityczną, która też nie chciała jakby tej lokalizacji. Tutaj siedzi pan Kardasz, który jakby ma większość w Radzie Miasta znowuż i jakby też jakby reprezentuje partię, w której był pan Gregorowicz i mocno protestowała przeciwko tej lokalizacji. Czyli matematycznie jest większość w Radzie Miasta i nie powinno być kłopotów. To tam siedzą ludzie, którzy protestowali bardzo mocno przed wyborami przeciwko tej lokalizacji, więc o czym my rozmawiamy? Dziękuję. Rok 2011 rozpoczyna się od podwyżek podatków oraz cen wody, ścieków, ciepła oraz wywozu śmieci. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubartowie od 1 stycznia podniosły ceny usług za energię cieplną, wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości. Szymon Gasiuk, prezes PEC, wskazuje, że podwyżka to efekt nowej ustawy o podatku VAT. Z chwilą właśnie wejścia ustawy, że od 2011 roku cena VAT-u idzie o 1% na 23%. Andrzej Kosmala, kierownik działu obsługi klienta w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, także zapowiada kolejne podwyżki. Tak. Wzrosła stawka VAT z 7 do 8% na nasze podstawowe usługi. Dotyczy to wody, ścieku, wywozu nieczystości. Nowym sekretarzem miasta zostaje Anna Bielińska. Była wicestarosta Anna Bielińska została zatrudniona w Urzędzie Miasta w Lubartowie jako specjalista do spraw promocji miasta. Bielińska, szefowa Prawa i Sprawiedliwości, zajęła miejsce, które jeszcze do niedawna było zarezerwowane dla Marka Pankowskiego. Starościna jest na umowie zastępstwa za pracownika zajmującego się promocją, który przebywa na długim zwolnieniu lekarskim. Niestety, nowa specjalistka od promocji odmówiła komentarza naszej stacji. Posiadam dużą wiedzę administracyjną i bez problemów poradzę sobie z zadaniami. Potwierdziła nominację na portalu mmlubartów.pl Anna Bielińska. Politykę uprawiam poza godzinami pracy. Dodała. Z listy PiS startował Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa. Anna Bielińska od dzisiaj jest jego podwładną. Panie burmistrzu, od jak dawna zatrudniona jest pani Anna Bielińska w Urzędzie Miasta Lubartowa? Od wczoraj. Sesje Rady Miasta z miesiąca na miesiąc stają się areną kolejnych konfliktów. Jest pan pierwszy raz na sesji tej kadencji od początku, mam nadzieję, że do końca i pan się zachowuje niewłaściwie. Nie będzie pan tutaj... Nie, jest pan do końca... Znaczy, zwolnił się pan z pierwszej sesji, z drugiej... No więc... Ale proszę odczytać z komentarzy, jeśli komentuje bez przerwy.
Bo to też do mediów pan... No więc wszyscy słyszą, siedzi pan i pan komentuje jak zagłoba w karczmie. Proszę państwa, więc... A panu nudzi, panie przewodniczący. Ja nudzę? No więc to już... ocenią radni, niech pan nie prowokuje. Do lubartowskiego szpitala trafia tomograf komputerowy oraz aparat do bezinwazyjnego rozbijania kamienia nerkowego. Informacją, która wstrząsa pacjentami, jest fakt, że przestają istnieć poradnie neurologiczna, chirurgii naczyniowej, wad postawy, pulmonologiczna i nadciśnienia tętniczego w Lubartowie oraz neurologiczna w Kocku i ginekologiczna w Ostrowie Lubelskim. We wrześniu zakupiliśmy tomograf komputerowy. Obydwa te zakupy były realizowane w ramach środków unijnych. Dokupiliśmy troszkę sprzętu drobnego, medycznego. Przeprowadziliśmy kilka znaczących remontów, m.in. remont traktu operacyjnego. Szpital powiatowy w Lubartowie 7 stycznia otrzymał aparat do bezinwazyjnego rozbijania kamienia nerkowego. Jest to drugie takie urządzenie w województwie lubelskim. Skróci to hospitalizację pacjentów nawet do jednego dnia. Wysokość kontraktów, dzięki którym funkcjonowały poradnie, wynosiła kilkanaście tysięcy złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedłużył umów. Ponad 36 tysięcy złotych zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lubartowie. Pieniądze zebrane w ramach znanej w całej Polsce imprezy trafiają do dzieci ze schorzeniami urologicznymi i nefrologicznymi. 22 stycznia sala widowiskowa spółdzielni mieszkaniowej. Koncert Andrzeja Kołakowskiego, którego utwory to liryczne perły poezji patriotycznej. Bardzo się cieszę, że ciepłe przyjęcie było cóż tu można powiedzieć, że piękna sala, piękna reakcja publiczności i taki kontakt właściwie przez cały czas. Myślę, że to przyjemność grać takie koncerty. Związek Międzygminny organizuje wyjazd do Płońska. Wycieczka, mimo że darmowa, nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Wyjazd do Płońska organizowany jest w celu zapoznania mieszkańców i uczestników tego wyjazdu z zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami w innych regionach kraju, zapoznania z obiektem, który jest nam niedawno oddany do użytku. Tu się w lecie żyje jak w szambie. Kiedy jest gorąco, okna nie można otworzyć. Gorzej niż sortownia, śmierdzi tylko chlewnia. To tylko niektóre opinie, jakimi podzielili się z uczestnikami wycieczki zorganizowanej przez Związek Międzygminny Mieszkańcy Płońska. W zeszłym tygodniu prezentowaliśmy informacje lokalnych mediów o funkcjonującej tam sortowni. Nasi dziennikarze zweryfikowali naocznie doniesienia lokalnych mediów. Okazało się, że prezentowane przez nas informacje były zgodne z faktami. Oprócz władz miasta w wyjeździe wzięło udział kilkunastu mieszkańców Lubartowa, w tym wszystkie media. Spośród 21 radnych na wyjazd zdecydowało się tylko trzech. Jacek Bednarski i Jacek Tomasiak z klubu Porozumienie dla Lubartowa oraz Jerzy Tracz ze Wspólnoty Lubartowskiej. Uczestnicy wyjazdu chcieli zweryfikować swoje dotychczasowe informacje. Jakie oczekiwania przed dotarciem do Płońska? My sądzimy, że zobaczymy ciekawą sortownię, która nie szkodzi ludziom. Po ponad 3-godzinnej jeździe wycieczka dotarła do Płońska. Okazało się, że sortownia znajduje się poza granicami miasta, w sąsiedniej gminie. W naszym materiale prezentowaliśmy wypowiedź prezesa Dariusza Matuszewskiego. Niestety podczas bezpośredniego kontaktu z dziennikarzami szef sortowni nie był już taki rozmowny. Zakład zagospodarowania odpadów składa się z trzech elementów: sortowni, kompostowni i ze składowiska. Na tym terenie, na którym jesteśmy, są dwa obiekty, jest sortownia i jest kompostownia. Wysypisko jest oddalone 6 km stąd. Obok jest oczyszczalnia przedsiębiorstwa. Zakład został pobudowany specjalnie w pobliżu oczyszczalni, żeby zmniejszyć koszty budowy, wykorzystując istniejącą infrastrukturę. A co z ludźmi, którzy tutaj protestują? Proszę pana, którzy ludzie protestują? Z pobliskich osiedli, domków. Tak, którzy? Może pan mi powie, którzy protestują. Są tacy. No to pan konkretnie mi powie. Proszę państwa, nie ma protestów. Z pobliskiego osiedla mieszkaniowego, które tutaj widzicie 600 metrów, jest jedna rodzina. I właściwie te protesty, właściwie od 3-4 miesięcy nie miałem takich protestów. Na dodatek, żeby sprawdzić, czy ta sortownia jest źródłem zanieczyszczeń i powodów do narzekań,
Mamy zlecone pobrane badania przez laboratorium w Katowicach, które oceni wpływ tej sortowni na pobliskie tereny. Chciałem panu powiedzieć, że to jest teren oczyszczalni ścieków. Wymieniacie państwo filtry, tak? Proszę pana, ja przede wszystkim może bym zapytał państwa, co chcielibyście państwo ode mnie usłyszeć? Czy chcielibyście zakład zobaczyć? Czy chcielibyście mnie atakować? Bo ja, proszę pana, nie pozwolę sobie na ataki pod moim adresem. Państwo przyjechaliście zobaczyć i ode mnie usłyszycie wszystko, co będziecie chcieli wiedzieć, ale nie na zasadzie takiej, że zaczyna pan od ataków, nie będąc zorientowanym w ogóle w temacie. Mam nadzieję, że rozumiemy się. Musimy tą płaszczyznę, proszę państwa. Jesteśmy w końcu. Proszę państwa. No bo pan nam przedstawi wszystko w samych superlatywach, ale to... Proszę państwa, nie przedstawię państwu w superlatywach. Ja w ogóle niczego państwu nie przedstawię. Ja państwu oprowadzę po zakładzie. Państwo zobaczycie ten zakład i sami ocenicie jego wpływ. I to będzie najlepsza odpowiedź. I pan sobie na pana pytania odpowie sam. Kupcy spotykają się z władzami miasta. Na spotkaniu padają obietnice powrotu targowiska do centrum miasta. Wiem, że to targowisko powinno wrócić. My dzisiaj obejrzeliśmy tutaj przed chwilą projekt. Obejrzeliśmy projekt rewitalizacji Rynku 2. Moje zdanie jest takie, być może innych radnych jest, inni mają do tego prawo mieć, natomiast ja swojego zdania, panie Rafale, nie zmieniłem. Ja chciałbym przypomnieć tylko, bo są na sali te osoby, które pamiętają mnie. Jestem z wami od lat, jestem piątą już kadencję. Byłem z wami, jestem i będę. Bardzo mi się podobało. Wrażenie, w ogóle ludzie odpowiadali, co czują. Uczciwie, sprawiedliwie. Bardzo mi się to podobało. Na takie zebranie mogę naprawdę przychodzić. Jakiej pani myśli jest, czy targ zostanie z powrotem? Dostanie. Ludzie zwyciężą. Wszyscy, my razem. Drodzy państwo, jesteście inicjatorami tego spotkania. Jak wrażenia po tym spotkaniu? Co dalej? Jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy nadzieję, że jednak szansa powrotu jest coraz większa. Także myślę, że to, co powiedzieli dzisiaj i pan burmistrz, i panowie radni, w końcu będzie tak, że ten targ wróci. Wiadomo, trzeba czasu, wiadomo, trzeba decyzji, ale jednak jesteśmy pełni nadziei. Naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego spotkania. Czujemy taką przyjazną atmosferę od momentu zmiany władz w mieście. Myślę, że to wszyscy czują. No to jest dla nas taki wersal wręcz i komfort, że możemy wreszcie wyartykułować swoje zdanie, pokazać swoje racje i jesteśmy wysłuchani. I no miejmy nadzieję, że koalicja rządząca nas poprze, bo widzę, że tutaj dzisiaj było sporo radnych z koalicji rządzącej i oni są chyba też już przekonani do tego, że jednak to targowisko było, jest i powinno tu być. Było, nie jest, a powinno być. Jak państwo myślicie, jak długo potrwają, nie wiem, prace lub zamysły, żeby to wszystko zmienić, władz miasta? No ja myślę, że na pewno, tak jak powiedział pan radny, do jesieni myślę, że skończą się prace budowlane tutaj, place ułożenia kostki. No i nie wiem, będziemy mieli szansę albo szybkiego powrotu, albo po prostu jakiś czas, na przykład zimowy, do zrealizowania naszego projektu. No to będzie zależało też od radnych, bo wiadomo, że trzeba poczynić pewne takie administracyjne kroki, które są tylko w ich gestii, no niestety nie w naszym, my nie możemy nic zrobić. Oni mają rzucony temat i jeżeli będą chcieli nas poprzeć, to nas poprą i wtedy wygramy w sumie tą bitwę, która trwała 2 lata. No. Sąd uznaje za winnego złamania prawa Józefa Krzyszczaka, który samowolnie umieścił tablicę w centrum Lubartowa. Jednocześnie nie wymierza kary, uzasadniając swoją decyzję faktem kierowania się przez Krzyszczaka wyższymi pobudkami. Sąd przypisał mu ten czyn w wyroku. Sąd rozważał kwestię stopnia społecznej szkodliwości tego czynu, tego, czy jest ona na tyle duża, aby można było przyjąć, że mamy tutaj do czynienia z wykroczeniem. Ostatecznie sąd uznał, że tak, że ten czyn był społecznie szkodliwy, ponieważ niezależnie od motywów, jakimi kierował się obwiniony, trzeba pamiętać, że każdy powinien przestrzegać obowiązujące prawo. Klub radnych Porozumienie dla Lubartowa składa projekt uchwały zastępujący podatek śmieciowy. Dzięki poprawkom Straż Miejska będzie mogła kontrolować nie jak do tej pory wyłącznie umowy, ale żądać faktur potwierdzających wywóz odpadów.
W noweli radni dokonali szeregu zmian, dzięki którym zostanie ograniczony proceder podrzucania śmieci. Okazuje się, że w lubartowskim szpitalu będzie jednak działała poradnia neurologiczna. NFZ ma finansować także badania tomografem komputerowym, położnictwo, poradnie chirurgii naczyniowej oraz poradnie wad postawy. 20 lutego na scenie sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej ponad dwugodzinne show daje kabaret Otto. Żałuję, że cię znałam, żałuję, że kochałam, żałuję, że śpiewałam, żałuję, że żałowałam. Masz takie oczy niebieskie, a jedno po drugim nic nie wie. To ja się nie dziwię, że przez ulicę szeroką jak rzeka nie mogli trafić na siebie. Czasem najlepsi sportowcy Lubartowa odbierają nagrody i bawią się w najlepsze na balu sportowca. Brawa, brawa, tak jest. Po raz 10 drużyna sekcji taekwondo okazała się najlepsza w Polsce, wygrywając Puchar Polski seniorów i juniorów w Kłobucku. Nie było tak łatwo, trochę było w kratkę. No ale mimo wszystko widocznie jesteśmy na tyle dobrze, że zasługiwaliśmy na to, żeby ten turniej wygrać. To oczywiście 10 raz rzędu. Puchar Polski pierwszy raz rozegrano w 2002 roku. No i teraz odbyła się 10 edycja i wszystkie te edycje do tej pory wygraliśmy. O poziomie. Było dużo wojowania. Może nie był ten poziom ogólnie tak wysoki, jak co roku bywa, ale ta różnica jest bardzo niewielka. Wiąże się, myślę, tylko z tym, że corocznie ta edycja jest rozgrywana na początku marca. Tym razem miesiąc wcześniej z powodu Mistrzostw Świata w Nowej Zelandii, które na początku marca będą właśnie rozgrywane. I być może stąd trochę ten poziom był poziom niższy. Widać było dobre przygotowanie zawodników, ale jeszcze jeśli chodzi o taktykę, powiedzmy, i taką technikę walki, wirtuozerię, no nie było to jeszcze na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o Lewart, to powiem tak, zdobyliśmy łącznie 7 złotych medali, 5 srebrnych i 5 brązowych. Mówię tutaj o obydwu kategoriach wiekowych, senior, junior. I mimo tego, że nie jestem do końca zadowolony z poziomu, nie, zaprezentowanego przez zawodników, to jednak po pierwsze okazali się najlepsi, to jest już pozytyw wielki, i po drugie na wysokości zadania stanęli juniorzy. Ja miałem z sobą tylko trójkę juniorów i sami juniorzy przywieźli 3 złote medale i 1 srebrny. No i to jest pozytywne. Warto tu jeszcze może dodać, że cała trójka zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata do Nowej Zelandii, także niebawem już wyjeżdżają na antypody bardzo, bardzo daleko. I oprócz tego trójka seniorów. Spółdzielnia mieszkaniowa wypowiada umowę, zgodnie z którą miasto obciążało członków spółdzielni za oświetlenie. Miasto kapituluje i postanawia płacić za 80% oświetlenia. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Miasto ponownie będzie płacić za oświetlenie na terenach spółdzielni. Decyzja o przyjęciu kosztów za energię elektryczną zapadła w ostatni wtorek. Negocjacje zakończyły się podpisaniem umowy. Burmistrz Janusz Bodziacki oraz prezes Jacek Tomasiak uzgodnili, że miasto zapłaci za 80% latarni, zaś spółdzielnia za 20%. O zakwalifikowaniu nowych latarni zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej zadecydowała wspólna komisja. Protokół z uzgodnień wskazał, że ciągów komunikacyjnych ogólnie dostępnych na terenach spółdzielni jest aż 80%. Dzięki zmianom faktury za prąd wystawiane spółdzielni zmniejszą się ze 140 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych. Dyrektor lubartowskiego szpitala zostaje odwołany.
Paweł Barwiak wcześniej był głównym księgowym lubartowskiego szpitala. Zarząd powiatu zwolnił byłego dyrektora, ponieważ opóźniał przedstawienie planu restrukturyzacji szpitala. Podstawa rozwiązania umowy to także ujemny wynik placówki przy ulicy Cichej za 2010 rok, który szpital zakończył minusem w wysokości 1,3 miliona złotych. Dariusz Michałowski zostaje nowym zastępcą prezesa w spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie. Dariusz Michałowski to nowy zastępca prezesa spółdzielni mieszkaniowej. Młody inżynier zastąpi Roberta Staweckiego, który nie spełnił oczekiwań członków Rady Nadzorczej. Do zmian doszło w ostatni piątek. Dariusz Michałowski pełnił wcześniej funkcję kierownika działu inwestycji. Dyrektorem szpitala zostaje Łukasz Semeniuk. Kandydatura nowego dyrektora została zaproponowana 8 marca przez wicestarostę Jacka Zalewskiego. Łukasz Semeniuk zastąpił odwołanego przed 2 tygodniami Pawła Barwiaka. Spółdzielnia mieszkaniowa dokonuje obniżki czynszów. Rozpoczynamy od dobrej wiadomości dla członków spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie. W lipcu i sierpniu zmniejszona zostanie opłata za czynsz. W lipcu i sierpniu członkowie spółdzielni mieszkaniowej mniej zapłacą za czynsz. Czym to jest spowodowane? Zapłacą w lipcu i w sierpniu mniej za czynsz, natomiast później nastąpi obniżka, a wszystko jest związane z tym, że chcemy się rozliczyć z naszymi mieszkańcami, tak zresztą jak obiecałem w chwili, kiedy podpisywałem umowę z panem burmistrzem, z zaliczek na energię elektryczną. W Urzędzie Miasta odbywa się kolejne spotkanie w sprawie lokalizacji sortowni. Zaczynają się pielgrzymki, proszę państwa, to ja zechcę wystąpić, a chcę zapytać państwa o jedną rzecz. Pana burmistrza też, czy dzisiejsze spotkanie ma na celu promocję niektórych osób, kampanię wyborczą, czy po prostu kolejną sesję Rady Miasta, gdzie specyfika prowadzenia takiej rozmowy jest tak jak na sesji Rady Miasta. Proszę państwa, spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o sortowni i w tej chwili nie dowiedziałem się od państwa nic. Państwo wywodzą, czy to będzie taki, czy taki metraż, czy to będzie tyle, czy tyle. Ja rozumiem, dlaczego to jest więcej 20, a nie 10 jednostek, a dlatego, że Lubartów może się rozrosnąć, ale to jest nieistotne w tej chwili. Proszę państwa, istotne jest to, czy to będzie zagrażać, czy nie. Ja pytam, proszę panią, jako mieszkaniec. Ale ja pani nie pytam. Jako dziennikarz pani nie pytam. Ja pytam, proszę państwa, jako mieszkańc. Pani zaraz przyjdzie, może się też wypowiedzieć. Proszę mi nie przeszkadzać. Ale pan mówił, czy państwo przychodzicie i tłumaczycie się, kim jesteście z zawodu? Ja jestem mieszkańcem na Partyzanckiej Lubartowa, ale chciałbym usłyszeć właśnie te kwestie. Zrozumcie państwo, siedzimy tutaj ileż godzin, zaraz no zaczną się państwo rozchodzić, a nic nie jest ustalone. Czy państwo są przekonani do tego zakładu, czy nie? I jakie państwo macie pytania? Poszczególne osoby przychodzą i się lansują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. No ja nie wiem jak z tym lansowaniem, ale ja zawsze chciałem tutaj wystąpić. Przyznam się. Wyzmicie. Więc taka luźna uwaga na początku, jeżeli chodzi o postacie literackie i wykorzystywanie odpadów w produkcji biogazu, to mamy taką postać literacką, nazywał się Forrest Gump. To się źle skończyło, ja państwu przypominam. Jeżeli ktoś nie pamięta, to polecam lekturę albo film, znakomity. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem coś powiedzieć o informacji, którą my dostajemy, jako informacje, jakie mieszkańcy dostają, a więc byliśmy w Płońsku. Ja tylko chcę państwu uświadomić, że na tej wycieczce w Płońsku pokazano połowę tego, co będzie tutaj, czyli pokazano tą górę, tą wielką halę i nie pokazano nic więcej. Po drugie, chciałem, ja po to wystąpiłem, żeby opowiedzieć państwu, co się dzieje w Polsce. W Polsce 2/3 lokalizacji takich zakładów jest oprotestowane w tej chwili. 2/3. Dzwoniłem też do znajomych do Niemiec i do Irlandii, bo takie tam mam przyjaciół i z Niemiec dostałem informację, że tam jest 4000 takich instalacji i to się zgadza, tylko te instalacje, one są troszeczkę mniejsze, są przy chlewniach i przy oborach takich wielkich przemysłowych. No to była ciekawa sytuacja, bo z Irlandii dzwoniłem do Irlandczyka i pytałem go, czy u niego tak jest, tak, a pytał się, co to jest Lubartów, czy to jest chlewnia, czy to jest obora, więc musiałem wyjaśnić, że to jest miasto. 11 marca Kevin Einston w Lubartowie. Spotkanie organizuje nauczycielka języka angielskiego Edyta Borowicz-Czuchryta.
Jak tylko słyszałem tym razem, Kevin, zapraszamy Cię do Lubartowy, warsztat dla nauczycieli języka angielskiego, spotkanie z gimnazjalistami, ze przedszkolakami. Ja mówię, a gdzie? Lubartowie, kto mnie zaprasza? Edyta zaprasza. To go spytałem kiedy. 3 złote i 1 srebrny medal zdobyli nasi taekwondziści podczas Mistrzostw Świata w Nowej Zelandii. Medale złote zdobyli Justyna Szajuk, Jarosław Suska, Ilona Działa oraz srebro ponownie Ilona Działa. Tenisiści stołowi MKS Lewart AGS Lubartów awansowali w trzecioligowe szeregi. W centrum miasta zostaje otwarta pierwsza galeria handlowa. Specjalnie przygotowane promocje, kolorowe balony, głośna muzyka i cukierki to tylko część atrakcji, które towarzyszyły w sobotę 2 kwietnia otwarciu galerii w centrum Lubartowa. Zakupy robić można na razie w kilku sklepach znajdujących się na parterze. Drugi i trzeci poziom, na którym mieścić się będzie restauracja, udostępniony zostanie dopiero w czerwcu. Podczas 7 sesji Rady Miasta dochodzi do przepychanek radnych. Mimo że porządek obrad nie obfitował w drażliwe tematy, nie przeszkodziło to jednak radnym opozycji postawić zarzutów przewodniczącemu Antoniemu Czopowi. Zdaniem radnych PO przewodniczący próbował zamknąć usta niewygodnym radnym. Wysoka Rado, szanowni radni, my wszyscy debiutujemy. Połowa radnych to debiutanci, 100% prezydium rady to też debiutanci, dlatego Proponuję, żeby w komisjach dopracować poprawki. Na podstawie paragrafu 35 w ustępie 1 interpelacje i zapytania kierowane są do burmistrza, to proszę mi odpowiedzieć, dlaczego prezydium rady w tym punkcie umożliwia wypowiedzenie się panu radnemu Maciejewiczowi, który odpowiada w imieniu burmistrza na to pytanie, które ja zadaję. Dlaczego? Przecież ma wolne wnioski. A po drugie, proszę zwrócić uwagę na to, że państwo reagujecie bardzo, wręcz też wyczuleni jesteście na to, jakie uwagi padają ze strony opozycji, a państwo nie udzielacie takich uwag, uszczypliwości, a wypowiedź pana przewodniczącego w stosunku do mnie, jeśli ja się pomyliłem, to jaka była? Proszę czytać, czy pan się nie zapoznał? Ja też mógłbym powiedzieć, dlaczego pan czyta punkt zamiast ustęp i tak dalej. Takich rzeczy nie mówię, a też mógłbym się czepiać szczegółów. W paragrafie 42 naszego statutu jest mowa o tym, że poprawki mogą być zgłaszane w każdym momencie. Prawo do dyskusji, w tym również zgłaszania wniosków, to jest święte prawo radnego, a nie tylko na komisjach. I ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że państwo doprowadzicie, ja przestrzegam, absolutnie nie, że zgodnie z prawem klub nas będzie protestował, jeżeli państwo zechcecie zmusić radnych do tego, żeby składali poprawki i wnioski wyłącznie na komisjach i w formie pisemnej. Jestem jak najbardziej za tutaj radnego Zielińskiego, bo w pełni rację. Tylko ja bym proponował, żeby ktoś z pracowników Biura Rady odszukał protokoły z poprzedniej kadencji i przypomniał wielokrotne apele koalicji ówczesnej, żebyśmy formułowali nasze wnioski na komisjach, a nie na sesji. Fundacja Polsat sponsoruje respirator i ultrasonograf dla lubartowskiego szpitala. Będzie już szansa na to, żebyśmy od połowy roku, myślę może od 1 czerwca, stali się oddziałem, który będzie spełniał kryteria 2 stopnia referencyjności. Będziemy w stanie pod względem sprzętowym, oczywiście personalnym również, zapewnić opiekę pacjentkom na jeszcze wyższym poziomie. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury obchodzi 30-lecie swojej działalności. To nasza młodość, co w sercu gra. Pod takim tytułem w Zespole Szkół nr 2 odbywa się uroczysta gala, podczas której prezentują się wychowankowie PMDK ze wszystkich pracowni. Kwietnia odbył się turniej piłki ręcznej Powrót do dobrej przeszłości. Przyjechało około 50 osób z całej Polski. Przybyli byli zawodnicy, trenerzy, sporo gości, sympatyków piłki ręcznej. Gościmy w tej chwili
kilka kobiet. W tamtym roku mieliśmy 4, teraz już jest 7, także rozwija to się wszystko. Rozgrywany był turniej piłki ręcznej, 6 zespołów w nim występowały. Były to roczniki od 8-2 do 9-5. Sukces odniósł zespół z rocznika 8-7. No, przypomnę tylko, że byli to mistrzowie województwa w piłkę ręczną w gimnazjadzie. Cieszę się, że sporo ludzi przyjechało z Lublina, były dziewczyny z SPR-u, był prezes Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej, byli przedstawiciele sędziów, były media, także cieszymy się, między innymi wasza telewizja, za co serdecznie dziękuję. No i co, no i sądzę, że kolejne spotkanie za jakiś czas znowu odbędzie się. Obchody 20-lecia Koła Wędkarskiego Lubartów Staw i memoriał Krzysztofa Waśkowskiego, tak rozpoczął się sezon wędkarski w Lubartowie. W sobotę 16 kwietnia na łowisku w Parku Miejskim, tuż po godzinie 7, 44 wędkarzy rozpoczęło rywalizację o miano najlepszego w pierwszych zawodach nowego sezonu. Prawie 5 kg złowionych ryb. Takim wynikiem mógł się pochwalić najlepszy tego dnia wędkarz Adam Bocian. W dniu dzisiejszym właśnie zaczęliśmy sezon 2011 na łowisku specjalnym Staw w Lubartowie. Przystąpiło nawet fajna liczba ludzi i wędkarzy, ogólnie 44 startuje. I zarazem jest to pierwszy raz, robimy o memoriał Krzysztofa Waśkowskiego w latach, znaczy w roku 2000, 29 kwietnia zmarł właśnie, zasłabł nam na stanowisku przy wędkowaniu i w drodze do szpitala zmarł i w tym właśnie robimy pierwszy raz jego memoriał. Czwarte miejsce Arkadiusza Misiaka w Mistrzostwach Polski w kulturystyce i fitness w Częstochowie. Ja mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. No, z tego co zobaczyłem, była to najbardziej obsadzona, najwięcej zawodników właśnie w tej kategorii wagowej, czyli do 80 kg. Przez chwilę bałem się nawet, że nie wejdę do finału, no bo stawka była, z tego co słyszałem z widowni i wśród sędziów, stawka była mocno wyrównana, także nie było mocno wybijających się zawodników. Z moją wagą no niestety troszeczkę byłem mniejszy od pozostałych, chyba najlżejszy z tej całej stawki. No ale wszystko sumując, tak to czwarte miejsce moim zdaniem, jak na debiut w tej kategorii wagowej, można uznać za zadowalające. Może nie za sukces, ale zadowalające. No, oczywiście osobiście chyba, zresztą jak wszyscy sportowcy, nie lubimy czwartego miejsca, bo to jest tuż za tak zwanym podium. Ale lepsze to czwarte niż na przykład szóste lub piąte, także no ja mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z osiągniętego wyniku. Protest rodziców sprzeciwiających się przenoszeniu dzieci z jednych klas do innych. Tu się my jako rodzice niepokoimy takimi decyzjami, bo nie widzimy tutaj jakichkolwiek oszczędności, w którym miejscu te oszczędności pan burmistrz widzi i dlaczego chce tak zrobić, żeby przenosić te dzieci. I to jest nasze zasadnicze zmartwienie. Propozycja władz miasta dotyczy zmian w organizacji klas. Arkusze organizacyjne składane przez dyrektorów szkół do lubartowskiej władzy mają na celu ujednolicenie liczebności klas do 24 osób. Skutkuje to tym, że część uczniów z klas, w których liczba osób przekracza 24, może zostać przeniesiona do obcej dla nich klasy. Rodzice dowiedzieli się o tym podczas zebrania w szkole, które odbyło się we wtorek. Władze miasta, argumentując tę decyzję, powołują się na aspekty finansowe. Podczas środowego spotkania rodzice domagali się potwierdzenia, że ich dzieci nie zostaną przeniesione. Takich słów jednak od burmistrza nie usłyszeli. Kolejne spotkanie odbyć ma się w sobotę 21 maja. Obraża ja panu tak. Niech pan. Dobra. Panie burmistrzu. Ale pan nas nie rozumie. Dobrze. Kobietki moje, proszę dać mi jeszcze zadać jedno pytanie, bo przyszliśmy zadać jedno proste, krótkie pytanie. Czy będą przenosiny dzieci z klasy do klasy? Niech pan burmistrz da odpowiedź. I tyle. Odpowiadam tak, że pracujemy nad organizacją arkuszy organizacyjnych. Jest odpowiedź, proszę pana. Ale przenosił rękoma dyrektora dzieci z klasy do klasy. To jest pytanie. Ale jest odpowiedź, bo jeśli pracujecie nad arkusze, to nie jest odpowiedź. No jest. Bo z pracy. Czy będą przenosiny, zadam jeszcze raz, przenosiny dzieci z jednej klasy do drugiej, w której jest na przykład 26 do tej klasy, której jest 21. Czekam na odpowiedź. Proste pytanie, panie burmistrzu. Ale jaka jest prosta odpowiedź? Jak ja panu odpowiadam? Czy będą, czy nie? Ale jak ja panu odpowiadam? Czy pracujecie na tym, że to jest decyzja, się nie zapadła i mamy szansę jako rodzice,
żadne z nas nie będzie miało tego doświadczenia, żeby powiedzieć swojemu dziecku. Czy mamy taką nadzieję, czy mamy się modlić, co mamy w tym momencie robić? Czy mamy interweniować, prosić, szukać pieniędzy? Bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. A chcemy mieć też czas, bo wiemy, że... pokazać się w telewizji ogólnopolskiej. Grupa Rekonstrukcji Historycznej upamiętniła uroczyście kolejną rocznicę swojego powstania. W dniu dzisiejszym odbyło się w Kocku Świętopułku. Jest to 70. rocznica święta pułkowego, zrekonstruowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej swojego Pułku Piechoty Legionów. W święcie uczestniczył 8. Pułk Piechoty Legionów oraz uczestniczyły też osoby zaproszone, czyli burmistrz miasta Kocka, Stowarzyszenie 3. Pułku Ułanów Śląskich, prezes spółdzielni mieszkaniowej oraz samorząd miasta Kocka i mieszkańcy miasta Kocka. Rozpoczyna się bój o obsadzenie Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Chętnych do obsadzenia stanowisk nie brakuje. Są wśród nich m.in. radni Andrzej Kardasz, Jacek Świętoński oraz były członek Rady Nadzorczej Andrzej Kosior. Czy Świętoński oraz Kosior wejdą w skład Rady Nadzorczej zależy od członków spółdzielni mieszkaniowej. Od nich zależeć też będzie, czy spółdzielnia zmieni swój sposób funkcjonowania. W każdym zebraniu ma prawo uczestniczyć jeden członek spółdzielni, który będzie mógł oddać swój głos na konkretnego członka Rady Nadzorczej. Czy to prawda, że pan Świętoński i pan Kosior będą startowali do Rady Nadzorczej? Tak, jest to prawda. Były burmistrz Lubartowa, potem były wiceburmistrz oraz były członek Rady Nadzorczej i były członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej za czasów, które wszyscy chcielibyśmy zapomnieć, zgłosili swój akces do Rady Nadzorczej. Natomiast nie mam zamiaru odnosić się do tego, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Pozostawiam to ocenę członkom spółdzielni mieszkaniowej. Trzecia majówka z sąsiadami i czwarte urodziny portalu internetowego Lubartów 24. Staramy się do tego doprowadzić, żeby wyciągnąć troszeczkę lubartowian z domów, żeby przyszli tutaj, pobawili się wspólnie, rodzinnie, familijnie, razem z dziećmi. Zapewniamy jakieś atrakcje, skakańce, dmuchańce, inne zabawy. Tymczasem wielka impreza w centrum miasta. Sylwia Grzeszczak i Liber oraz zespół Demono gwiazdami podczas Dni Lubartowa. Teraz w rozgłośniach radiowych jest rozgrywany pierwszy singiel Małe Rzeczy. Jestem bardzo szczęśliwa, bo dzisiaj usłyszałam to na dużej scenie, jak ludzie śpiewali. No, odzew jest naprawdę niesamowity. Nie myślałam, że w tak krótkim czasie będą po prostu ludzie tak to złapią i będziemy naprawdę wspólnie razem śpiewać. To jest niesamowite uczucie. 17. Ogólnopolskie Biegi Lewarta odbyły się 29 maja w Lubartowie. Odnośnie wyników i poziomu sportowego, to myślę, że poziom był dobry. W biegu głównym wygrali faworyci, czyli najlepszy aktualnie na Lubelszczyźnie Dawid Nowogrodzki, student AWF Białej Podlaskiej, 23 lata w tej chwili ma. Drugi był 20-letni student też AWF Białej Podlaskiej Tomek Buczak i chciałbym przypomnieć, że to był taki rywal swego czasu Konrada Kosowskiego w kategorii juniorów. Obaj byli w czołówce Polski 2-3 lata temu. Wśród kobiet wygrała też licząca 23 lata Izabela Trzaskalska, studentka MCS-u, rekordzistka Polski juniorek na 5 km. Ona już wygrała wcześniej bieg Lewarta 3 lata temu. Drugie miejsce wśród kobiet zajęła Magda Karpińska, a trzecie Patrycja Maśloch. Natomiast wśród mężczyzn tam jeszcze na podium miejsce zajął Przemysław Dąbrowski z AWF Białej Podlaskiej, czyli można powiedzieć, że wszyscy studenci z Białej Podlaskiej. Informacje z okazji Dnia Dziecka prowadzą uczniowie klasy 2 A Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Witamy w informacjach. Dziś w specjalnym wydaniu z okazji Dnia Dziecka informacje poprowadzą dzieci z klasy 2 A Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Wybucha afera polityczna z radnym Andrzejem Kardaszem w roli głównej.
Połowa stanowisk w Radzie Nadzorczej dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości w zamian za roztoczenie parasola ochronnego nad spółdzielnią. Obietnica pomocy w odzyskaniu środków, ale kosztem upolitycznienia spółdzielni. To oferta, jaką przedłożyli w 2006 roku działacze lubartowskiego PiS członkom Komitetu Ratowania Spółdzielni. Nasza stacja jako pierwsza dotarła do materiałów, które dzisiaj Państwu zaprezentujemy. Do spotkania pomiędzy członkami Komitetu a Prawem i Sprawiedliwością doszło 5 stycznia 2005 roku. A tutaj no cóż, no jesteśmy po rozmowie z posłami naszymi, którzy nam tutaj oferują pomoc w sprawie rozwiązania kłopotów finansowych tej spółdzielni, czyli próby odzyskania tych środków, które gdzieś poszły według mnie nie do Szwajcarii, a są w okolicach obligacji skarbowych Skarbu Państwa. A jak pan wie, to ja nie wiem, czy pan wie, no więc panu powiem, że posłanka Sadurska jest dość dobrą znajomą ministra sprawiedliwości Ziobry. I tutaj w tym zakresie jako, jakieś pomoc, jakoś pomoc, jakoś biuro, jakoś teraz w tym momencie... Będzie biuro tak poselskie. No, znaczy, no będzie biuro poselskie, w styczniu otwieramy to biuro. Pomoc we wszelkim możliwym zakresie, w jakim ona jest w stanie świadczyć na rzecz tej spółdzielni, taką pomoc nam zagwarantowała. Tylko żeby taką pomoc świadczyć, to my musimy jednak mieć wpływ jako, powiedzmy, ludzie reprezentujący określone środowisko na Radę Nadzorczą Spółdzielni. No nie ma co się oszukiwać. To wydaje mi się, że to są trzy słowa. Krócej nie można. W Kozłówce odbywa się zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Przedszkole Kasper Dzień Rodzinny. Kiełbaski z grilla serwowane przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej z prezesem Tomasiakiem na czele, dmuchany pałac oraz zabawa taneczna sprawiły, że wszystkie zgromadzone maluchy znalazły coś dla siebie. Równie dobrze bawili się ich rodzice. Dzień rodzinny był doskonałą okazją do spędzenia czasu wspólnie z dziećmi, do integracji z innymi licznie zgromadzonymi gośćmi oraz z zarządem spółdzielni i dyrektorem przedszkola Kasper Kamilą Skrzypczyńską. Klub Porozumienie dla Lubartowa składa projekt uchwały negujący sens budowy sortowni przy ulicy Lipowej. Projekt uchwały wpłynął do Urzędu Miasta 15 czerwca. Radni chcą, aby uchwała była głosowana podczas najbliższej sesji 27 czerwca. Dlaczego Państwo przedłożyli projekt tej ustawy? Ponieważ podtrzymujemy swoje stanowisko, które zajmowaliśmy w poprzedniej kadencji, gdzie sprzeciwialiśmy się tej inwestycji przy ulicy Lipowej, gdzie razem z pozostałymi radnymi wygłaszaliśmy jasne i precyzyjne opinie i chcemy, by Rada Miasta, w której ci radni, którzy byli wtedy w opozycji, dzisiaj są w koalicji, by jasno, precyzyjnie opowiedzieli się, jaki mają pogląd na temat budowy tego zakładu na terenie miasta. Spółdzielnia ma nową Radę Nadzorczą. Członkowie spółdzielni nie wybrali do niej m.in. radnego Andrzeja Kardasza oraz byłych członków zarządu spółdzielni. W tym roku po raz pierwszy członkowie spółdzielni mieszkaniowej brali udział w walnym zgromadzeniu podzielonym na części. Wybierali oni w sposób bezpośredni nową Radę Nadzorczą. Jak pan może podsumować te zebrania? Przede wszystkim to chciałem podziękować. Podziękować wszystkim członkom spółdzielni mieszkaniowej, którzy w tym roku przyszli na zebrania walne, cząstkowe, które odbywały się po raz pierwszy. Podziękować za bardzo wysoką frekwencję. Było to 15%, wyliczyliśmy średnią z tych wszystkich zebrań. I naprawdę jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim członkom spółdzielni mieszkaniowej, którzy przyszli na te zebrania, którzy głosowali, którzy uczestniczyli w tych zebraniach. Było zebrań 9, wszystkie się odbyły. Na wszystkich zebraniach udało się wybrać prezydium. Natomiast zebrania mogę podsumować jednym słowem. Triumf demokracji. Triumf demokracji i jeszcze raz triumf demokracji. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zostaje wybrana Lucyna Kostecka. Lucyna Kostecka to nowa przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. W ostatnią środę odbyło się pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie. Kostecka uzyskała największą ilość głosów spośród wszystkich kandydatów, którzy startowali do Rady Nadzorczej. To także pierwsza kobieta w historii, która będzie pełniła funkcję przewodniczącego Rady w spółdzielni mieszkaniowej. Wśród nowych członków najwięcej jest reprezentantek płci pięknej. Wśród 7 osób tworzących prezydium Rady, aż 5 to kobiety. Biesiada Czerwcowa, zespół Raz, Dwa, Trzy oraz Trio Mariachi jako gwiazdy wieczoru. Każdy z nas ma jakiś wyuczony zawód oczywiście. Ja na przykład jestem technikiem, elektrykiem, energetykiem, ale nie, kompletnie nie wiem, jak prąd płynie i o co chodzi w tym. Mamy gitarzystę, który jest ekonomistą, ale nie podejrzewam, żeby umiał liczyć pieniądze, że ona za niego liczy.
Gramy muzykę tak naprawdę od studiów, od momentu spotkania, to był początek studiów, gramy, robimy to, co robimy.